Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Dzisiaj jestem na pasiece i niestety nie będę otwierał uli, ponieważ są pozalewane w tej chwili podkarmiaczki syropem i nie chcę tego zdejmować, nie chciałbym porozlewać syropu na pasiece i prowokować jakichś rabunków, dlatego omówię dzisiaj, myślę, że ciekawy temat, a mianowicie, czy pszczelarstwo się opłaca. Temat ten dzisiaj rano poruszył kolega Paweł, oglądałem jego film na kanale, dlatego zdecydowałem się również co nieco powiedzieć na ten temat. Przede wszystkim musimy na początku rozgraniczyć pewne pojęcia, czy pszczelarstwo się opłaca oraz czy warto być pszczelarzem. Warto nie zawsze się opłaca, to co się opłaca nie zawsze warto. Są to słowa Jacka Walkiewicza, który powiedział to na jednym ze swoich przemówień i słuchajcie, ja z tymi słowami w pełni się zgadzam. Uważam, że jak najbardziej warto być pszczelarzem, natomiast co do opłacalności różnie z tym bywa. Fakty są takie, że w Polsce na pszczelarstwie zarabia 1%, a może nawet mniej pszczelarzy. Jeszcze podejrzewam, że około promila pszczelarzy w Polsce żyje z tego na bardzo dobrym poziomie. Reszta po prostu jakoś tam funkcjonuje jak na każdej innej pracy etatowej. Sprawa wygląda następująco. Ja tutaj będę się odnosił też do filmu Pawła, z którym gdzieś tam często dyskutujemy na różne tematy pszczelarskie. Wspominał on, że zajmuje się on pszczelarstwem gdzieś tam z doskoku, że pracuje zawodowo, ma rodzinę na utrzymaniu i tutaj współczuję, ponieważ wiem, jak duży wysiłek jest to prowadzenie pasieki, a dodatkowo jeszcze jakaś praca zarobkowa. Myślę, że tak jak są miesiące maj, czerwiec czy lipiec, jest to bardzo trudne do pogodzenia. Ja mam to szczęście, że zajmuję się wyłącznie pszczelarstwem, ale ogólnie też tego czasu, tak jak mogliście zauważyć, no nie miałem zbyt wiele, ponieważ były ambitne plany, aby też nagrywać dla Was często. Nawet pojawił się taki pomysł, aby nagrywać dla Was w ogóle codziennie. Natomiast życie to szybko zweryfikowało i niestety uciekając w maju praktycznie za każdym razem przed burzą albo poddając matki podczas różnego rodzaju opadów. No, ten rok na pewno pokazał wielu ludziom, jak wygląda pszczelarstwo, jak może wyglądać, że nie każdy rok jest taki piękny, że tylko zaglądamy do uli i wybieramy miód. Dlatego nie jest to łatwa branża, jest to branża tak naprawdę, myślę, że dla nielicznych, dla większości jest to hobby. I też mogę Wam w tej chwili powiedzieć, że cieszcie się tym, że macie te 5, 10 czy 20 rodzinek. Jest naprawdę cudowna sprawa, świetna. Wydawałoby się, że osoba, która zajmuje się pszczelarstwem zawodowo, ma czas na to, aby siedzieć przed ulami, obserwować, jak pięknie pracują pszczoły. Powiem Wam, że ja dopiero teraz mam czas na to, aby usiąść przed ulami i popatrzeć, jak pięknie pracują moje podopieczne. Niestety w sezonie różnie z tym bywa. Przeważnie latamy i nie wiemy, w co ręce włożyć. Kolejny aspekt jest to rynek zbytu, który poruszył Paweł oczywiście. Buduje się go latami. Trudno jest zbudować rynek z roku na rok. Łatwo jest na pewno kupić 100 czy 200 rodzin, jeżeli ktoś ma pieniądze. Natomiast przede wszystkim potrzebne jest do tego doświadczenie, potrzebna jest wiedza, potrzebny jest rynek zbytu. Nie jest sztuką zawieźć miód lipowy do skupu po 15 zł, sprzedać i tak naprawdę gdzieś tam zamknąć tą pasiekę. Ponieważ te zbiory miodu bywają różne i może się okazać, że jesteśmy z roku na rok po prostu pod kreską i takie prowadzenie pasieki po prostu nie ma żadnego sensu. I o ile miodu możemy mieć mniejszą ilość, większą ilość, sprzedać go 5 zł taniej lub drożej, o tyle koszty z roku na rok rosną o kilkanaście procent z tego, co ja obserwuję. Cukier w tym roku jest droższy, ule są droższe, leki są zdecydowanie za drogie już od dawna według mnie, dlatego też pszczelarze zamiast używać często leków weterynaryjnych szukają jakichś innych alternatyw, niekoniecznie bezpiecznych dla pszczół oraz dla naszego zdrowia. I tak to niestety się kręci. W tym roku może się okazać, że po prostu trzeba do takiego biznesu dołożyć albo na przykład wyjść na zero. Słuchajcie, uważam, że jest to biznes dla osób, które naprawdę to kochają i jest dla nich priorytetem zajmować się pszczołami, spędzać z nimi czas. Jest to ich jakaś tam realizacja marzenia. Jest to marzenie bardzo trudne w realizacji. Wielu osobom się to nie udało i się nie uda. Ja miałem przed to szczęście, że ja pasiekę rozwijałem już chodząc do liceum, później studiując, więc mogłem sobie pozwolić na to, aby 100% zarobionych pieniędzy, między innymi na miodzie, na odkładach, na pyłku pszczelim, wkładać, inwestować w kolejne rodziny.
W tej chwili pasieka jest już dosyć duża. Powoli jestem na etapie, gdzie pasieka, można powiedzieć, wchodzi w etap dojrzałości i będzie generować już jakieś tam zyski. Natomiast jest to bardzo ciężka, długoletnia praca. Często potrzebne jest wsparcie całej rodziny. Dodatkowo dochodzą oczywiście różnego rodzaju choroby. Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać ze swoim kolegą pszczelarzem, który no, jest znacznie ode mnie większy i też wytruto mu w tym roku rodziny na fasoli, więc to, że załóżmy się okazuje, że miodu jest mało lub miód zostaje skażony po opryskach, no to dodatkowo jeszcze tracimy pszczoły. Tak, wywozimy zdrowe, silne rodziny, zabieramy puste ule, więc tak to czasami ten biznes wygląda. Oczywiście prawo w żaden sposób nas nie chroni, ponieważ ja się nie spotkałem jeszcze z sytuacją, żeby ktokolwiek został dotkliwie ukarany za wytrucie komuś tak naprawdę pszczół i zniszczenia tak naprawdę źródła dochodu całej rodziny, ponieważ u nas pasieki w Polsce w większości mają strukturę taką, że zajmuje się nimi cała rodzina. Jest to ogólnie temat rzeka. O kosztach specjalnie tutaj jakoś nie wspominam, ponieważ to są sprawy indywidualne. Jeżeli ktoś ma jakieś zaplecze, na przykład ma jakieś nawet stare gospodarstwo, gdzie ma jakiś sprzęt rolniczy, jeżeli ma jakieś budynki, może je niedużym nakładem finansowym przystosować. Jeżeli ktoś, załóżmy, za bardzo nie ma takich budynków, czy tak na przykład jak ja jestem no, chłopakiem z miasta, mieszkając gdzieś tam w domu w mieście, to wszystko gdzieś tam było trzeba praktycznie od zera budować. Dodatkowo oczywiście dzierżawa miejsc, na których są pasieki. No ogólnie są to duże koszty, trzeba się przygotować, że trzeba wiele lat pracować za darmo, ale jest na pewno piękna przygoda. Więc jeżeli ktoś mimo tego, co mówię i trochę tutaj narzekałem niestety, jeżeli ktoś mimo to jest zdecydowany i zdeterminowany, aby to robić, myślę, że wszystko jest przed wami. Jest to cudowne zajęcie. Gdzieś tam lata temu się w tym po prostu zakochałem, w tych pszczołach, rozpocząłem tą wspaniałą przygodę. Nie miałem zbyt wielkiego wsparcia merytorycznego w rodzinie, ponieważ nikt nie zajmował się pszczołami, więc musiałem do wszystkiego dochodzić sam. Z tym wsparciem również różnie to bywało. Jedyne, co wam mogę poradzić, czytajcie dużo. Sprawdzajcie sami, weryfikujcie. Bezkrytycznie nie patrzcie na wszystko, co jest pokazywane w internecie. Ja wiele spraw też gdzieś tam pomijam, ponieważ są różne zabiegi wykonywane w pasiece, natomiast zdaję sobie sprawę też z tego, że niektóre zabiegi są bardzo ryzykowne i możecie, załóżmy, zaszkodzić rodzinom. Dlatego ja pokazuję tylko w pasiece to, co możecie bez problemu zastosować u siebie i też no, staram się być jakiś tam odpowiedzialny w tym, co pokazuję i w tym, co mówię. Więc cóż, do usłyszenia wkrótce. Pasieka Martyś, pozdrawiam, trzymajcie się.